Dzień dobry, Jan Piński. Witam na moim kanale. Moim i Państwa gościem jest Tomek Szwajgierd, wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, od kilku lat dziennikarz. A dzisiaj tradycyjnie porozmawiamy o tym, co przemilczeli przed swoim szefem Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński, czyli przed Jarycą, przed Jarosławem Kaczyńskim. A przemilczeli dużo. Zaczniemy od tego, co już sygnalizowaliśmy w tygodniu, czyli o tym, że ich nowe chińskie cudeńko, czyli chiński odpowiednik Pegasusa. Nie mamy, drodzy Państwo, dla Was nazwy. Być może dlatego, że ta nazwa w ogóle może nie istnieć. Jak nam zwrócił uwagę kolega, obcokrajowiec, chiński wywiad nie ma nazwy znanej. Wszyscy wiedzą, że wywiad Izraela to Mossad, że amerykański to CIA, francuski to DGSE, a brytyjski MI6. A jaki jest wywiad chiński, tego nie wie nikt. I podobnie jest z tym produktem, który jest odpowiednikiem Pegasusa. Nazwy handlowej nie ma. Jak zauważył mój rozmówca, dzięki temu trudniej wysłać komuś pozew. A nie jest to czcza groźba, bo ta izraelska firma, która wyprodukowała Pegasusa, została już sprzedana i to została sprzedana, żeby dyskontować długi, bo dostała pozew, już przynajmniej jeden, od firmy Apple, która to firma pozwała ich za dedykowane hakowanie własnego sprzętu. Czyli krótko mówiąc, to jest tak, jakby wy byście Państwo trudnili się produkowaniem zamków, a ktoś konkretnie założyłby firmę, która produkowałaby wytrychy do waszego zamka. No i za to dostali pozew i zapłacą. No i zresztą pewnie zapłacą mniej, dlatego też to zostało sprzedane Amerykanom. Ale w czym jest clue, drodzy Państwo, tego? No bo to, że kupili, to jest jedno, ale to, że znowu włamywali się do dziennikarzy, do polityków, do sędziów, do prokuratorów, do opozycji, do swoich kolegów. To jest drugie. I tu mamy dla Państwa i dla Jarosława Kaczyńskiego szokującą informację, jeżeli mu nie przekazali. No bo Chińczycy, drodzy Państwo, dali naszej władzy ultimatum, że teraz nasza władza będzie grzeczna i będzie kooperacyjnie. Tak krótko mówiąc, powiedzieli im tak: skoro poszliśmy już do łóżka i wzięliście nasz program, to teraz pójdziemy dalej do łóżka i będziecie musieli nas zaprosić do paru projektów. Albo to my się podzielimy ze światem tą wiedzą, kogo wyście nielegalnie szpiegowali. A podobno tam jest bardzo dużo i bardzo nieciekawie. Muszę tutaj powiedzieć, że jestem rozczarowany, bo na tej chińskiej liście nie ma mnie ani Tomka i to po prostu tutaj nasza osobista pretensja do Wąsika. My się tak staramy, a wy co? Tomku, teraz ty, No więc. Janku, no my jesteśmy robieni innymi tymi rzeczami, także no tutaj no, dziękujemy bardzo, że jednak w jakiś sposób jesteśmy docenieni. No i ta kasa, która na nas idzie, szkoda kasy. Nie powiedzieli pani Jaryco, nie powiedzieli panu również tego, że no nie ma kontraktu gazowego. Nie ma, no gazu z Norwegii na razie nie ma. Nie wiem, czy pan się orientuje, bo pan, no ja widzę, że pan rzeczywiście w tej chwili jest w jakiejś euforii, szczęśliwy, zadowolony, biega, Medycyna nie robi widzi pan, cuda. Medycyna robi cuda. Ja ten nie widzi Tomku. pan, co pana otacza. Panie Jarosławie, bez gazu będzie naprawdę poważny problem, również dla rolnictwa, no bo pan już z górnikami wydaje się, że pan załatwił. Przyjdą inne grupy zawodowe, już tam za chwilę postukają. Wszystkie grupy zawodowe uważają, że są tak samo ważne. Nie da rady pan powiedzieć, że któraś jest mniej ważna. Przyjdą wszyscy, a pan tutaj, no, trzeba dać. Nie bardzo pan ma z czego, także nie będzie jak dać. No i powiem panu tak, że źle pan robi, że pan cały czas ufa tym swoim panom, którzy zajmują się bezpieczeństwem. Ja wiem, że robicie jakieś analizy dotyczące wybuchów społecznych. Robili 56 rok, analizowaliście, 68, 70. 70,
80. i spodobał wam się 68, ale nie dlatego, że chce się nie z Jankiem wywalić z Polski, to nie dlatego. Ale chcą akurat. Ale chcą, chcecie, ale spodobało wam się dlatego, że w jakiś sposób tutaj był grillowany Gomułka, ale to nie chodzi o to, żeby pana grillować. Tutaj po prostu to władza wyciągnęła studentów na ulicę. I pan myśli, że w tych realiach tutaj, te, które są, panu najlepiej w tej chwili wyszło to, że ta awantura z Unią będzie rewelacyjna, bo pan wie, że po tym to ludzie się rzeczywiście wkurzą i wyjdą. Jeżeli pan już tak bardzo mocno będzie się wygłupiał tutaj z tym polexitem i pan myśli, że to się nagle zahamuje, bo pan ogłosi stan wojenny czy coś innego. Brzydko się bawicie, panowie, brzydko. I jeżeli pan otrzymuje tego typu raport, jeżeli pan to czyta, jeżeli oni panu o tym mówią, to niech pan będzie pewny, że oni kiedyś w jakichś innych okolicznościach powiedzą, że tak się działo. A to już, wie pan, no to są bardzo poważne rzeczy. Znaczy, czym to się skończy, to już panu powiedzieli akurat nie Wąsik z Kamińskim, bo oni by się nie odważyli, tylko ci ludzie. Oby nie krwią Polaków. Nie, nie, ale tam już mu gdzieś tam na którymś z tych spotkań to już mu powiedzieli, że będzie siedział, no więc to się tym skończy. No. Więc... no nie powiedzieli panu jeszcze jednej rzeczy, no nie powiedzieli panu o konsekwencjach tej służby, którą chciał, chce powołać Ziobro. Zobaczymy, bo pan przed Ziobrą, panem ministrem jeszcze klęknął. To pan Ziobro po raz drugi, wygrał. Po raz drugi. To pan Ziobro wygrał, a w zasadzie to nie przegrał, bo jak pan widzi, pan Morawiecki się dalej kłóci z panem Ziobro, mówi, że pan Ziobro tupie jak dziecko. Pan Ziobro atakuje pana prezydenta Dudę, Morawieckiego, Sasin siedzi z tyłu, patrzy jak to wygląda z pana twardogłowymi, a pan odrealniony opowiada nam, jakie są przeliczniki euro, jak to będzie wszystko wyglądało. I tupie też pan nogą, mówiąc o polexicie. No. A my, kurczę, jedziemy na ścianę. A wy się bawicie. Natomiast tak, z takich rzeczy, które jeszcze musi pan wiedzieć i o których panu nie powiedzieli, że jak w 2015 roku przejęliście władzę i daliście dyrektywę, żeby się zaopiekować funduszami na czarną godzinę, pierwszą taką operacją, która mogę pana zapewnić, że zostanie bardzo wnikliwie sprawdzona pod względem legalności i udziału służb, nie jednej służby, ale kilku służb w tej transakcji. Chodzi o słynny zakup kolekcji czartoryskich, która to kolekcja, przypomnę, nie musiała być kupowana, ponieważ nie mogła wyjechać z Polski. Czyli generalnie... No nie oglądamy już za darmo, teraz damy z łasiczką, będziemy oglądamy za... Nie no, wydano na to... czy więcej. Wydano horrendalne pieniądze, natomiast to jest taka nasza informacja, bo myśmy to parę razy sygnalizowaliście. Jest nawet, jak żeście mieli już kontrolę nad Tomka pocztą, to puściliśmy takiego sygnalnego maila w 2019 roku, ja do Tomka, i żeście dostali, brzydko mówiąc, rozwolnienia, pokazując nam, że już kontrolujecie pocztę. To taka dygresja. Strasznie nie umiecie trzymać kart przy orderach. To taka informacja dla pana, panie Jarosławie. Tu problem polega na tym, że to, co pan z nimi rozmawia, to oni przychodzą, gadają dalej i to wszystko jak fale w stawie. Jak się wrzuci kamień, to one tak się rozchodzą i... Na przykład jak pan rzuca jakieś wezwiska pod naszym adresem, to one potem do nas wracają. Nie wiem, na ile jest to odbiór zniekształcony, ale powiem w ten sposób. No, podoba nam się to. Podoba nam się to, że jesteśmy z Tomkiem tacy ważni dla pana. To w sumie to jest trochę z nami jak z Jackiem Kurskim. To właśnie zrobiliśmy jeden program, bo tak to robimy dla ludzi, ale ten specjalnie dla pana robimy. Panie Jarosławie, bardzo naprawdę nam się spodobało, że pan jednak reaguje
No, przestał pan na razie atakować, przynajmniej na tym ostatnim swoim cudownym wystąpieniu. Już pan w ogóle inaczej panu zrobili. Okrążyli pana tutaj, pan był w środeczku, siedem flag, także nie był pan przecinek, nie był pan jak przecinek przy ośmiu flagach, po pięciu literach pomiędzy trzema. Nie, 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 to już tego nie było. Pięknie, no, ale no. Panie Jarosławie, no te infantylne pytania o 12-letniej dziewczynki i pan po tych pytaniach odpowiada i mówi pan, że my pójdziemy sobie precz z Unii. No panie Jarosławie, no przynajmniej za Gierka, czy przynajmniej za Gomułki, no to byli ci wyszkoleni towarzysze, wychodzili, mówili, zadawali pytania i pytania były po linii i na bazie. Naprawdę, bardzo porządne. A pan nawet nie ma takich, którzy mogą zadać i piszecie jakieś bzdury na kartkach i pan udaje, że to są spontaniczne pytania. No dajcie spokój. No. Ja wiem, że w tej chwili ma pan kadrę słabą, no ale chyba znajdziecie z pięciu, sześciu jakichś tych swoich, którzy potrafią w miarę składnie przeczytać z kartki to, co pan chce odpowiedzieć na te pytania. No, tak już radzę, rzeczywiście. Lepiej będzie wyglądało, no bo to już jest pełna głupota. Ja wiem, że to pewnie pan Fogiel wymyślił, no to jest wiadomo, pana doradca, no naprawdę podziwiamy intelekt pana Fogla, szczególnie po tym, jak znalazł Pegasusa gdzieś na strychu a pan później tak go ładnie potraktował. Jak Grzesia powiedział tą historię z pytaniami, to przypomniał mi się mój dowcip, który mi opowiadał ojciec, który jak wspominał, że po powrocie z zsyłki na Syberię, jak tam trafił do polskiej szkoły, to po paru latach jeszcze właśnie w latach 50. Tam właśnie kolegę po śmierci, to był 53. po śmierci Stalina, to się zaśmiał, opowiedział dowcip i wyrzucono, ale opowiedział potem już autentyczną historię, tylko już tylko żarcik, jak to właśnie w tamtych czasach ktoś przyszedł. No i oprócz tych trzech pytań z kartki, które miały być zadane, zadał czwarte od siebie. Kiedy mój tata wróci z obozu? No więc chwila się zakotłowało. No i przed następny Jasio, taki typowy z dowcipów, że on ma pięć pytań, no więc trzy pierwsze to znamy, bo to były te takie słuszne. Czwarte, kiedy wróci tata kolegi z obozu, gdzie jest kolega? Tak. To tak, mi się, tak to właśnie wygląda. To mi się skojarzyło z tymi pytaniami, które oni tam sobie wiesz, układają. No to wiesz, tu problem polega na tym, że oni, panie Jarosławie, ja powiem panu tak, oni też panu tego nie powiedzą, ale to, że wasi spin doktorzy, wasi doradcy, no bo pan to za kiepsko zna język, w ogóle pan nie zna języka rosyjskiego, żeby pan to oglądał i sam to wdrażał, więc ktoś to musiał zrobić. Oni po prostu zrobili chamskie kalki formatów polityki rosyjskiej Putina z lat 1999-2022 i oni to wdrażają. I to są kalki, w sposób Kurski rżnie po prostu z tych wszystkich rosyjskich propagandistów. Robi po prostu dokładnie jeden do jednego to, co doprowadziło Putina do tego. Więc to jest po prostu, powiem wam w ten sposób, że to Putin też tego nie wymyślił. On po prostu wziął i unowocześnił tą taką taktykę, którą robił, no pierwszą taką masową to robił Adolf Hitler. U siebie on to tak tą masową propagandę zaprzągł do obsługi totalitaryzmu, ale tam równolegle oczywiście Stalin też pracował. Natomiast słuchajcie, to jest tak komiczne po prostu, jakby to robicie, że zobaczycie, że dostaniecie tym tą całą propagandą jak bumerangiem. Nie to, żeby mnie to jakoś specjalnie bolało, natomiast no, wylewając ten hejt, pokazujecie, co was tak naprawdę interesuje. Nie kręci was władza i władza totalitarna, tylko zrozumcie. Jan Kukasa. Szanowni kasa, Państwo, kasa. To właśnie chciałem panu Jarosławowi powiedzieć. Panie Jarosławie, no daj pan spokój, no pan poczyta chociażby o tym swoim CPK, gdzie pisze panu pan Chorała, że będą przetargi takie, w którym będzie najważniejszym będzie czas i wyznacznik cenowy. Takie uproszczone będą przetargi. On o tym pisze uproszczone. No czy pan nie widzi tego? No najpierw żeście wywalili teraz jeszcze pieniądze za przetargi zbrojeniowe. Rozbroiliście Polskę, będzie raportniku
jest bardzo źle, nie będziemy mówić już, bo wie pan już, ja rozumiem, że to jest źle, no ale a teraz tutaj jeszcze chorała, reszta tak samo funkcjonuje, no zahamuj pan to chociaż, bo i dla pana nie będzie, no. No przecież oni wszyscy... Jarosław to chce mieć, to kasę bierze tylko użytecznie dla władzy i dla wygodnego swojego życia. On, jakby to powiedzieć, nie konsumuje w taki sposób jak wszyscy inni. Natomiast jego ludzie wszyscy to po prostu zapieprzają te pieniądze i im się wydaje, że oni to, że nawet jak stracą władzę, to zachowają te pieniądze. Ja im mogę wam, panowie, obiecać jedną rzecz. Nie będzie wam dane skorzystać z tej kasy pod żadną szerokością geograficzną. I wspomnijcie moje słowa. To znaczy, nie ma takiej nory, do której byście wpełzli, żebyście byli w stanie wydawać te pieniądze. Nie będziecie ich wydawać. Po prostu. Tak się akurat złożyło, że pan Jarosław to już wie, bo już też dostał ostateczną odpowiedź i wie o tym, że to nie myśmy zainteresowali się wami. Może to źle świadczy o nas, bo może powinniśmy wcześniej. Tylko wy się zainteresowaliście nami, ale teraz to my się będziemy wami interesować i to będziemy się interesować w ten sposób. To taka informacja, panie Jarosławie, bo to pana mnie interesuje, bo pan nie ma tych milionów zachomikowanych, pan ma ludzi. Ja panu tylko powiem jedną rzecz, że na samym końcu, jakby nawet panu się udało zwiać, to na samym końcu się okaże, że te pieniądze, które miały być pod tamtym kamieniem, to ich tam nie ma. Tak umownie, no bo to jest takie pytanie, no komu z tej... Kolejny żarcik, ale pan wie, że my lubimy opowiadać pewne historie anegdotycznie. Była taka historia z rabinem, który przyjął na przechowanie od takiego kupca znanego, który wyjeżdżał do innego miasta, tam ogromną kwotę, jakieś 10 tysięcy rubli w złocie. On mówi, ja tutaj wezmę tutaj dwóch moich pracowników. Nie, rabę, ja ci ufam. Nie, to poważna kwota, chodzi o to tego. No i wezwał tam sekretarza, wezwał jeszcze jego zastępcę. Oni tu weszli, poświadczyli tak, że widzą zdeponowane tutaj 10 tysięcy rubli w złocie. No i potem facet wraca po tej wyjeździe, chce odebrać depozyt, ale rabę mówi, jakie pieniądze, jaki depozyt? No 10 tysięcy rubli w złocie. Ale coś ci się tam, synu, pomyliło, ty żadnych pieniędzy mi nie oddawałeś, a już 10 tysięcy to już na pewno, ale spokojnie, twój sekretarz i jego zastępca byli świadkami, no to wezwał ich, czy byliście świadkami, jakby tutaj ten Mosze mi tutaj przed wyjazdem dawał jakieś 10 tysięcy rubli w złocie? Nie, Reby, my nic takiego nie widzieliśmy nigdy. W ogóle człowieka pierwszy raz na oczy widzimy. No więc on wyszedł, ten taki smutny, załamany, a ten wyjmuje te pieniądze, daje mu, ale Reby, po co to cała komedia? No bo widzisz, właśnie chciałem pokazać, z kim ja muszę tutaj pracować. I tutaj rezumę jest tego, że tych dwóch łebków, co to łga i tego, to są pańscy najlepsi ludzie. Jeden się nazywa Kamiński, drugi się nazywa Wąsik. I oni są tymi kolesiami, którzy panu wszystko potwierdzą, co pan chce tutaj, dopóki pan ma władzę. A potem jak tam wyjdzie w praniu, komu oni te pieniądze dali, no to my tak prosto od serca. Żeby pan, Jarosławie, pan nie ufa, że oni coś odłożą, pan sam odłoży. Bo dla kota na żarcie nie będzie. Ja powiem panu jeszcze jedno. Czy jest pan pewien, że już pańscy ludzie przestali się bawić, tak jak pan minister Dworczyk, i używają tej łączności specjalnej, tylko nie bawią się już mailami takimi... Prywatnymi? Właśnie. Ja panu powiem, że bawią się. Bawią się. Korespondencja... Niedługo pan się o tym dowie. Tak. Niedługo pan się o tym dowie. Aż mnie zaniepokoiłeś, bo powiedziałeś cytat z mojego maila z pewnym zawodowcem. Ja wiem, że moje maile są czytane, natomiast nie przez was jeszcze, ale powiedzmy sobie, no po co zamawiać długie, sążniste analizy, jak sobie można u nas poczytać, natomiast no. No nie powiedzieli panu wcześniej, panie Jarosławie, już tego, co my wiemy wszyscy, że w Polsce nie ma węgla. No i środek lata, bam, nie ma węgla. To już też taka drobnostka. No o gazie już panu mówiłem. Wie pan, no bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi, tak jak tłumaczę panu, jeżeli chodzi o gaz i chodzi o rolnictwo. Naprawdę gaz jest potrzebny do produkcji nawozów sztucznych. Ja panu to tłumaczę.
i bez nawozów sztucznych i przy tych wysokich cenach po prostu będzie straszny problem. Oszukujecie tych rolników i mamicie, to niepewnie nie pan, o tym, żeby się nie obawiali o to ukraińskie zboże, bo u nas jest tylko kukurydza, na tą kukurydzę w tych wszystkich silosach i skupach i na nią jest inny pomysł. Obawiam się, że jak się rolnicy dowiedzą, jak wy wszystko dobrze robicie, bo wy tak zawsze robicie, no panie Jarosławie, naprawdę, będzie pan miał na Mickiewicza też szambiarki na 100%. Generalnie, panie Jarosławie, to nic się nie zmieniło. Nadal ma pan przerąbane, jak pan miał. Nie wiemy tak dokładnie, no to mamy taki spór tutaj w redakcji, to znaczy optujemy oczywiście za tym, żeby pana jak najszybciej odspawali od stołka. Natomiast ja obstawiam, że to będzie na wiosnę, a Tomek obstawia, że pan może nie utrzymać się przy władzy już na jesieni. No, dosyć szybko zweryfikują się nasze przewidywania. Natomiast ja panu powiem jeszcze jedną rzecz, bo tam słyszałem różne pogróżki od pana pracowników, znaczy już teraz już byłych pracowników, no bo teraz już pan podobno nie nadzoruje tych służb, ale pan nie nadzoruje tak nieformalnie pod moim adresem. Ja tak też mam do pana taką informację, że ja jestem obecnie bardzo zadłużony informacyjnie i ludzie, którzy mi pomagli w tym dostępie do tej informacji, bardzo sobie cenią moją skromną osobę i byliby bardzo nieszczęśliwi, gdyby nagle się okazało, że ja nie jestem w stanie spłacić tego długu, który zaciągnąłem u nich. Ale to taka... Janku, ja mogę powiedzieć tak jak rozumiesz, tak powiem... Tylko nie tak, żebym musiał wycinać, tylko Tomku, nie tak, żebym musiał wycinać. Nie, tak Żeromski pięknie opisał w Ziemi Obiecanej. Ja sobie grubą nieprzyzwoitość robię z tych ich straszenia, z tych cyrków. Jaką to wy wiecie? Naprawdę. Powodzenia, panie Jarosławie. Drodzy państwo, oczywiście odsyłamy do portalu wieści24.pl. Jeżeli macie dla nas jakieś pomysły, czym mamy się zająć, to prosimy. j.piński@protonmail.ch to jest mail, gdzie prosimy przesyłać wszystkie informacje, którymi chcecie państwo podzielić z nami tylko, a niekoniecznie z czytającymi jeszcze komentarze, a jakieś tematy, którymi się mamy zająć, takie mniej poufne, to do komentarzy prosimy. Oprócz tego polecamy historię na weekend. To jest jedno z trzech pism, które wydajemy. To jest naprawdę bardzo dobry numer. Zawsze staramy się robić dobre. Ten wyszedł naprawdę świetnie. Oprócz tematu, jak podbijaliśmy Rosję, opowiadającego o Polakach, którzy tworzyli Imperium Rosyjskie, o tym, jak szlachta zrujnowała Polskę, czyli prawdziwe przyczyny upadku Polski w XVIII wieku. To tak jak troszeczkę tutaj z rządami PiS, to co teraz państwo macie, to cała drożyzna, etc., to nie jest żaden kryzys, to jest skutek. I tutaj jest właśnie też o tym, dlaczego nastąpił skutek w postaci rozbiorów. Ale jest nieznana wojna polsko-niemiecka, o tym jak po prostu ponad 100 lat temu, to się tak źle wygląda, ale no prawda jest taka, że to myśmy zaczepiali Niemców o Śląsk, który uważaliśmy za, słusznie zresztą, za część Polski, więc zaczęliśmy z nimi taką wojnę hybrydową, byliśmy prekursorami. To jest naprawdę ciekawe spojrzenie, jak tak państwo zobaczycie, że Polacy dosyłali tam i broń, i zielone ludziki, i następnie uśmiechaliśmy się i publicznie, jako rząd, jako władza, wszystkiemu zaprzeczaliśmy. Nawet był pomysł, żebyśmy za Korfantem, który dowodził tymi powstaniami, jakiś list gończy wysłali, no, żeby tak już było tego, no, że skoro to przestępca, to my też się dołączymy do ścigania. No ale w każdym razie bardzo ciekawe. Można powiedzieć, że polski wkład w rozwój sztuki militarnej to jest wynalezienie wojny hybrydowej. No i to tyle. Drodzy Państwo.